w vlogu. Witamy we vlogu. Nasze wrażenia z Stanów. Jesteśmy w Stanach już ponad 3 tygodnie i zaczęliśmy już tutaj w sumie życie rutynę, pracę, zakupy, życie po prostu w Stanach. Żyjemy sobie w takim miasteczku nadmorskim, pracujemy i w tym filmie podzielimy się naszymi wrażeniami oraz tym, co zauważyliśmy, że jest innego w Stanach niż w Polsce. I tym, czego się nie spodziewaliśmy, że będzie inne w sumie Mamy też nowy patent na mikrofon To jest taki mały statyw I po prostu trzymam go jakbym była piosenkarką I tu jest mikrofon Wracając do początku Do jeszcze czasu, gdzie byliśmy w Polsce Pierwszym jakby etapem organizacji wyjazdu do Stanów było kupienie lotów My lot kupiliśmy z Berlina do Nowego Jorku, ale jak wcześniej wam wspominaliśmy, był overbooking. Jechaliśmy przez Amsterdam i dzięki temu dostaliśmy Voyager Lotniczej Delta. I dzięki czemu zaoszczędzimy trochę na naszej części Travel, gdzie nie będziemy musieli kupować już żadnych biletów lotniczych, tylko prostu je z tego kuponu. W Nowym Jorku oddawaliśmy na lotnisku JFK i tam trzeba było w sumie chyba godzinę półtorej dojechać na Manhattan. Tam właśnie mieliśmy nasz hotel. Proszę. Dziękuję. Ty już nie chciała, nie? No weź... Jakby samolot w ogóle nie było czuć, bo był taki wielki, to był samolot, który miał trzy siedzenia, trzy siedzenia i trzy siedzenia, bardzo duży. Lecieliśmy sobie spokojnie nad Atlantykiem. Mieliśmy sobie oglądać filmy, słuchać różne audiobooki. Ty byłeś e... zafascynowany, nie? Ekranik i klikałeś. Były gry różne <gry> najfajniejsze i w sumie co najbardziej robi wrażenie, to po prostu ta mapa, że samolot leci. Stawaliśmy z Dobre trzy posiłki, był obiad, była jakaś przekąska, jakaś pizzeria przed lądowaniem. Poje tak naprawdę cały czas, przez cały czas lotu i to wszystko w cenie biletu, co naprawdę robi duże wrażenie, bo w zapilet nie zapłaciliśmy wcale tak dużo, a mieliśmy naprawdę full service, jakieś tak mowy przekąski też. Po wylądowaniu już był, to było w sumie popołudnie dopiero od czasu amerykańskiego, ale dla nas to był wieczór. Wybraliśmy się do naszego hotelu. Odłożyliśmy swoje rzeczy i wyruszyliśmy na krótki spacerek po centrum nowego jogu. Ja na pewno miałam też większy jetlag niż Sebastian. Ja, bo jesteś taki bardziej odporny na takie zmiany, mi się wydaje. Ja bardzo jestem wrażliwa na ogólnie sen i czas i tak dalej. Więc ja się czułam masakrycznie. Ja totalnie nie wiedziałam, co się dzieje. W sensie, ja po prostu byłam bardzo zmęczona. Nie bolała mi jej głowa ani nic, tylko po prostu czułam takie przynurzenie, zmęczenie... Mm. Szłam po tym Nowym Jorku, widziałam te ładne budynki, ale ja po prostu chciałam spać. Mhm. Ale jakby zmieniłam nastawienie i stwierdziłam, dobra, jestem zmęczona, ale jestem tylko jedną noc w Nowym Jorku. Jestem zmęczona, ale chcę po prostu mieć z tego radochę, więc poszliśmy sobie właśnie na rzekę też. Central Park. Zjedliśmy też bajgla. Bardzo nam się podobał Nowy Jork. Zrobił ogromne wrażenie, tak, naprawdę. Tak, ogromne te wrażenie, ale też w sumie ja nie myślałam, że będzie aż tak brudno, mhm. bo mimo tak. wszystko w Polsce mi się wydaje, że nie jest aż tak brudno. W mhm. dużych miastach Warszawie jest bardzo czysto, mi się wydaje. Mhm. Mhm. A tam śmieci na ulicach walające się, zapachy sików, siki w windzie. Ja byłam w szoku właśnie te ułożenia tych ulic, bo jak mieszkamy w Poznaniu, tam po prostu jest ulica, przy ulicy jakaś w ogóle, nie wiadomo, poprzek idzie później na dół do góry nic nie jest ułożone, a tam wszystkie ulice są ponumerowane, macie aleje i później macie street i. Po prostu. O naszą... Wszystko pod kątem. Tak, po pod, prostym, pod kątem po prostym, wszystko po prostu. Ja Czemu? byłam w szoku, jak w ogóle łatwo jest się skomunikować w tym mieście. Mhm. Że po prostu pod I kątem. Znaleźć. Tak, i bardzo łatwo znaleźć. Jak teraz tutaj też mieszkamy w naszym mieście, też wszystko jest pod kątem prostym. Ja nawet nie muszę ani razu nie odpaliłam apy, jak szłam gdzieś. Ja po prostu znam na pamięć będzie do ulicy ulicę i wiem, w którą mam skręcić. Ja po prostu idę i patrzę, okej, okay, moja ulica. I tam skręcam po prostu. Mhm. Nigdy nie chodziłam z nawą. Mhm. Teraz ja? ja że spać jak najszybciej i w sumie nasza noc trwała prawie 10 godzin, ale obudziliśmy się o 5 czasu nowo nowojorskiego. Ja się jeszcze budziłam w nocy o drugiej i nie mogłam spać. No, bo, bo właśnie wpły wpłynął na nas dość bardzo ten jetlag. No, i jak wstaliśmy tak wcześnie, to poszliśmy sobie na dworzec autobusowy. Mogliśmy jechać albo metrem, albo iść pieszo. Metro kosztowało 2,75 dolara, więc pomyśleliśmy, dobra, to idziemy pieszo. 30 minut mieliśmy, ale dobra, damy radę. Każdy z nas miał dużą walizkę. Mieliśmy jeszcze torbę i plecak, także było co ciągnąć. I było to dla nas naprawdę dużym wyzwaniem od tego poranka. To była 7 rano. Więc w sumie dopiero Nowy Jork się budził do życia. Aczkolwiek tam jakby Nowy Jork żyje cały dzień, więc to, to było też widać, że, że dużo ludzi było. Jednak jak na siódmą to był weekend. Jeszcze to była sobota. No właśnie, to była sobota. E, więc dość dużo ludzi było. No i dotarliśmy na dworzec troszkę z opóźnieniem. Planowaliśmy, no bo tak długo szliśmy po prostu. Żałowaliśmy, że nie wzięliśmy metra, już więcej tak, tak nie zrobimy. Wierzcie, metro z walizką serio. I trafiliśmy już na dworzec autobusowy. No i tak naprawdę nie mogliśmy znaleźć peronu troszkę, troszkę się zagubiliśmy, bo nie widzieliśmy w sumie nie było takiej typowej tablicy odjazdów. E, a... nich co jest w ogóle mega dziwne, że nigdzie po pierwsze nie masz zegara i nigdzie nie masz tablicy odjazdów. W Poznaniu masz takie zegary nawet na budynkach. To prawda. A tu nic nie masz. Kupiliśmy bilety, które okazały się bardzo drogie, bo przejazd właśnie z Nowego Jorku do, nas, do Atlantic City, czyli takiego przesiadkowego miejscowości już niedaleko nas, to było 40 dolarów na jedną osobę. To było dla nas bardzo dużo i nie spodziewaliśmy się takich cen. Teraz już do nich jesteśmy przyzwyczajeni. To był dla nas duży szok. No i zaczęliśmy poszukiwania peronu. Na początku szliśmy do, na numer peronu, który odpowiadał numerowi autobusu, bo tak podpowiadała moja intuicja. Następnie Elitka postanowiła sprawdzić jednak na tablicy odjazdów, który... Autobus jedzie do nas. Tylko, że pomyliła stacje końcowe i pojecha zamiast iść na peron 319, poszliśmy na peron 220, coś takiego. No, no. drugą stronę. drugą stronę. No i poszliśmy tam. Było chyba 7 minut do odjazdu autobusu. No i wpadamy tam do tej, na, na ten peron. No i okazuje się, że to nie ten autobus. A w dodatku ten peron wyglądał tak, że schody ruchome były tylko w jedną stronę. W drugą stronę, czyli żeby zejść z peronu, trzeba było schodzić normalnymi schodami. Więc z tymi walizami pędzimy, byliśmy spoceni na maksa i biegniemy na jedna peron 319, bo jednak intuicja czasami podpowiada dobrze Sebastiana. I biegniemy na ten peron i dosłownie w ostatnich sekundach wpadamy przed odjazdem, kierowca nam zapakował na szczęście jeszcze bagaże i udało nam się wsiąść. W sumie z krótką przejazdką w Atlantic City, byliśmy w Subwayu, gdzie. Ale też takie pierwsze nasze wrażenie z ogólnie jedzenia w Stanach, bardzo negatywne mi się wydaje, mhm. bo ja nie jestem w ogóle przyzwyczajona do takiego typu jedzenia, i tu jest tak bardzo wszystko niezdrowe mam wrażenie, że nawet zwykły Starbucks, po pierwsze kawa jest niedobra bardzo. Bardzo odstaje od tej, co jest w Europie. W Europie w Starbucksie będzie mniej więcej podobne kanapki, croissanty, mm -hmm. ciasta i tak dalej. Tutaj na przykład nie było takich typowych kanapek, na przykład jest kanapka z warzywami w Starbucksie, mm -hmm. albo z, nie wiem, jakimś sałatą, bekonem, serem. Tutaj było tylko egg and bacon, taka mała kanapka tak. i wszystko w ogóle bez warzyw, tylko sam cukier, mięso. Ser, smażone, wszystko, więc totalnie inne rzeczy, rzeczy niż w Europie. Plus, w Subway nie było właśnie wegańskich opcji. Jak zawsze, Subway był naszym taki, taką opcją, może jak nie mamy co zjeść, Subway jest to po prostu mm -hmm. czy na dworcu, czy gdzieś na stacji. Zawsze jest Subway. To obraliśmy właśnie był wegański majonez, ański kurczak, a tutaj nie było takich opcji, i niestety dostaliśmy po prostu sobie z warzywami. Dostaliśmy w sensie i... po prostu bułkę z sałatą, pomidorem, ogórkiem I... i ketchupem, chyba. Nie, 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 nie... było keczupu, dostaliśmy zwykły majonez, właśnie. Tak. Cztery godziny z Nowego Joku udało nam się dotrzeć do Wildwood, gdzie zostaliśmy odebrani przez osoby pracujące w HR-ach w Morris Peaks. To jesteśmy przywitani, a potem nas przywieźli właśnie do HR-u, gdzie musieliśmy wypełnić jakby taki formularz na social security number i w sumie później tylko dostaliśmy informację o naszym zakwaterowaniu. Okazało się, że mieszkamy razem i mamy dużego farta, słuchajcie, bo niektórzy mieszkają pół godziny na rowerze od Morisa, a my mamy 10 minut pieszo tak, to jest do naszej place. pracy. I w sumie też 10 minut pieszo na plażę. Plus jakby rozmawiając z osobami z naszego housingu, mamy też w ogóle dom na wysokim standardzie, nasz pokój. Bo mamy dużą łazienkę dosyć. Pokój też ma w miarę ok, przestrzeń, patrząc na inne przestrzenie, jak wzięliśmy inne pokoje. Nasz dom jest jednym w sumie jest chyba z najlepszym housingiem, który oferuje nasz pracodawca. Mamy też ogromną kuchnię, gdzie macie dwie kuchenki gazowe, dwa piekarniki. Mamy też wspólną jadalnię, gdzie możemy usiąść, kanapy, fotele jakieś, gdzie można po prostu się rozgościć, porozmawiać z kimś, bo ogólnie tutaj mieszka tak 40 osób pewnie. Płacimy i troszkę większą sumę niż inni: płacimy 185 dolarów za osobę, za tydzień, więc w sumie w skali miesiąca jest to dość dużo. Za tylko jeden malutki pokój i kuchnię współdzieloną. Plusem jest to, że mamy łazienkę, mamy Wspólną. dwa w sensie, w sensie w naszą... tylko dla nas. Tak, bo inne in housingi mają przed jedną łazienkę na 10 osób. Tak, zdarzają się też takie. A my mamy bardzo ładny pokój, w którym mamy w sumie cztery okna. Mamy dwa w pokoju i dwa w łazience, więc bardzo dobrze doświetlony. Troszkę narzekamy na ilość miejsca, ale w sumie się zmieściliśmy ze wszystkim. Bo trzymamy to pod, pod łóżkiem, troszkę w szafce. Ogarnęliśmy się po prostu, dlatego że trzeba by było przyzwyczaić się do życia razem na małej przestrzeni w sumie i już jest coraz lepiej mi się wydaje. Plusem też naszego w ogóle domu jest to, że mamy pralki i suszarki wbudowane, jakby yy, są w domu. To znaczy, że nie musimy iść z praniem i suszeniem do specjalnych punktów. Taki do, do Zwykle w sumie w Ameryce i we wszystkich housingach oni wszyscy muszą iść do pralni i płacić chyba nawet dwa razy więcej za pralni niż my. Jak tutaj w sumie przyjechaliśmy, ja byłam w ogromnym szoku, że zapewnili nam mydło na pierwsze dni, papier toaletowy oraz ręczniki. Mamy na cały czas bo dla każdego są dwa komplety ręczników. Plus w kuchni nie musimy się też martwić o jakieś różne przybory, bo tego jest naprawdę w dobrej ilości. Dla każdego coś zawsze starczy. W miarę też każdy po sobie sprząta. Tak. Więc o to też bardzo właśnie wszyscy dbają. Są karteczki, które my proszą o to, żeby zawsze sprzątać. Zcieliśmy za pierwszym razem iść na duże zakupy. Nauczyliśmy się na naszych błędach i teraz robimy już zakupy online, ponieważ targanie tych siatek przez 20 minut pieszo. Bo to najbliższy duży sklep. Tak, spożywczy. jest nieprzyjemnym doświadczeniem, więc teraz zrobimy zakupy online w Walmartcie. Wychodzi naprawdę korzystnie, bo wykupiliśmy sobie Walmart Plus. Mhm. I dzięki temu, chyba za 13 dolców miesięcznie, mamy nielimitowaną ilość dostaw w miesiącu. Plusem programu Work and Travel jest to, że poznajemy naprawdę dużo ludzi z innych krajów. Zawsze o tym słyszałem, że jak wyjadę na ten program, to będę poznawać tyle ludzi, ale nigdy nie, nie doszło do mnie, że, że faktycznie, że tak będzie i że tak wiele różnych ludzi poznamy. W sumie zaprzyjaźniliśmy się tutaj w naszym housingu z taką Hagą z Słowacji z Robertem i z Barbarą. Pozdrawiamy Was serdecznie, jeśli kiedyś to obejrzycie. Zamykamy z nimi czas, chodzimy sobie do parku rozgrywki, czy gadamy sobie. Oni też są lifeguardami, więc mamy wspólny temat naszej wspólnej jakby... dzielimy pracę, powiedzmy. Pracują w innym waterparku, ale też są po prostu... też robią to samo co my. Także bardzo się z nimi dobrze dogadujemy. Mamy też taką parkę w, z Bułgarii, z tyłem też bardzo dobrze się rozmawia. Plusem właśnie naszego, naszego tego domu jest to, że tutaj mieszka dużo par. Więc to też dla nas plus, że właśnie zaprzyjaźni się z parami, bo to zawsze tak lepiej, raźniej troszkę. Ale mamy też innych znajomych właśnie, jak, no i chyba najbardziej ratowników, no bo to z pracy, spędzamy z nimi dużo czasu. Na przykład Litka się zaprzyjaźniła z, z Lucją z Słowacji. Tak, ze Słowacji, ale też w sumie są osoby z Kolumbii, z tak. Hiszpanii, z Tajlandii, z Macedonii. Tak, Bułgaria właśnie też. Naprawdę dużo różnych krajów i dużo różnych osób, też różnorodności. Możemy się dzielić doświadczeniami, jak to u nas w kraju jest, jak to z podróżami. Więc naprawdę bardzo ciekawe doświadczenia, jeśli chodzi o to. W naszej pracy też jest bardzo dużo Amerykanów. Nie tylko w ogóle w Lifeguardach, ale ogólnie w NMORi też pracują Amerykanie. I ci Amerykanie starsi od nas... Czyli superwajzorzy, menadżerowie i tak dalej, oni są już troszkę dojrzalsi i z nimi się w miarę spoko rozmawia mhm. i naprawdę z naszymi superwajzorami, tylko w naszym wieku. Większość z nich. Czasami nawet mnie emocji. Tak. I naprawdę super z nimi się rozmawia. Nie są takimi typowymi Amerykanami, tylko właśnie są tacy bardzo otwarci. Też zapytają o ciebie, znają się na świecie, na Europie i tak dalej, też wiedzą, jakby o czym ja mówię. Więc naprawdę bardzo plus, ale Amerykanie minorsi, też minorsi to są osoby poniżej 18 roku życia. Też bardzo dużo ich pracuje, bo w Ameryce można pracować od 15 roku życia chyba. Więc bardzo dużo jest tych minorsów i niestety bardzo widać różnice w światopoglądzie i no te osoby Takie dojrzałości, dojrzałości tak bardzo jakby hmm. oni mają totalnej, totalnie inny świat niż my. Tak. My jesteśmy tacy Europejczycy, w ogóle są odkrywczy do mi świata, jakby też ogólnie mają wiedzę o tym, co mm -hmm. się dzieje. A na Amerykanom bardzo trudno jest zrozumieć, nie wiem, inną walutę, inny zegar, bo oni mają zegar, tylko nie mają 16, 17, tylko mają one, two, three, four, five zawsze. Wiadomo, jakby nie, nie ma co generalizować, że to wszyscy Amerykanie. Tak. Natomiast na pewno. Spotkaliśmy się z takimi spotkaliśmy osobami. się. Z... ta koleżanka też z tym rozmawiała. Stwierdziła, że zrobi test po prostu. I spytała właśnie jednej koleżanki z Pacy, która jest Amerykanką, żeby wymieniła trzy państwa w Europie. I ona miała to kominę. Trzy państwa w Europie? No więc pokazała na name tag, na name tagu zawsze jest Twoje imię i skąd jesteś. No i pokazała, że ona jest w Bułgarii, to powiedziała: o, Bułgaria. No ale dalej: Paryż i London. I ona nawet tłumaczy jej, że właśnie Paryż i London to są miasta. Paryż jest stolicą Francji, a London Wielkiej Brytanii. Ona się kłóciła z nią, że nie, że Paryż jest państwem przecież. Oczywiście nie każdy taki jest, są osoby, które też to rozumieją, ale ja właśnie myślałam, że to są tylko takie stereotypy. Na TikToku właśnie widziałam mm. mnóstwo filmów, właśnie, że ludzie myślą, że AZ to jest państwo i tak dalej. Nie mówię z tego w złym aspekcie, tylko w ogóle ciekawie jest się z inną kulturą. Tak. I tak jest, ja mam taką relację love-hate że z jednej strony oni są tacy bardzo pozytywni, że jedliśmy sobie na naszym jakby ogródku obiad jednego dnia i chodzili, przychodzili Amerykanie obok nas i po prostu do nas chryszczą Happy Thursday. Ja po prostu byłam w szoku, ale z drugiej strony <noise> dzisiaj byłam w boku na przykład i pani przychodzi i Hi, how are you? Nawet nie odpowiada, jej, how, how are you? Tylko zaczyna obsługiwać, tylko po prostu u nich to Hi, how are you? jest takim jak Czesio po prostu, jest taki... Mm -hmm. Taka fraza, którą oni wszystkim mówią, jak spotykają. Tak, też dużo doświadczamy tego jako lifeguardi. W sensie tak. mamy bardzo duży kontakt, bo w sumie jedynymi gośćmi tak naprawdę w większości są Amerykanie naszego waterbanku, więc dużo z nimi rozmawiamy właśnie na, na zasadzie takiej szybkiej rozmowy, czyli jak się masz, i dobrze, miłego dnia albo, albo coś tam, więc doświadczamy. Take care, take care. Nie tak mówić, take care. Tak. How, how are you, good and you? No i jakby mnóstwo takich small talków, szybciutkich, z tego oni słyną zresztą. I naprawdę to pozytywne podejście do życia w sumie istnieje w nich. Ja też w, w parku spotkałem już chyba trzech Polaków, jednego razem spotkaliśmy, którzy mają po prostu, są Amerykanami, ale mają korzenie polskie. I w sumie po tych trzech tygodniach podoba nam się Ameryka. Tak. Ale czy moglibyśmy tu mieszkać? Raczej nie. No fajnie być na kilka miesięcy i ogólnie fajniej mieszkać przez jakiś czas w danym państwie, żeby zobaczyć jak się tam mieszka. Ale jakby o, to też jest fajne, że im więcej państw będziemy tak jakby na dłuższy okres czasu będziemy mogli zobaczyć, czy serio chcemy tu mieszkać, czy nam się podoba kultura i tak dalej. W Ameryce też doświadczamy właśnie to, co Litka wspomniała o Subwayu. Bardzo dużo takiego shitowego jedzenia. Po prostu tak. fast foody, wszystko smażone. Mają też w sklepach dużo mrożonek, które po prostu tak. odgrzewają w domu jakieś gofry, Jakieś steki, no wszystko, naprawdę. Jakby. A, bo mają też jedzenie w proszku. Mają ziemniaki w proszku, mają jajka w proszku, wszystko mm. jest w proszku. Także jakby stawiają mniej na gotowanie, a bardziej na właśnie takie gotowe już produkty, a, a na mieście to bardzo dużo smażonych. Natomiast widzieliśmy też przechodząc przez Wildwood takie miejsce jak na przykład The Pierogi Place, to jest miejsce z pierogami, byliśmy zaskoczeni jakiś polski akcent. Byliśmy też w takim jednej chyba meksykańskiej restauracji, tak. gdzie dostaliśmy wegańskie burrito. Ja właśnie rozmawiałam z jedną superwizorką, powiedziała właśnie, że w Stanach jest bardzo ciężko i jeżeli jakby ona miała mi coś doradzić, to szukajmy tylko stricte wegańskich restauracji, bo w niewegańskich restauracjach nie będzie nic dla nas. Tak. Co jeszcze różni się w Stanach? Na pewno napięcie w gniazdkach oraz gniazdka. To Wiedzieliśmy, że trzeba zabrać przejściówkę, zabraliśmy irygator. Okazało się, że irygator potrzebuje większego napięcia niż jest w gniazdku amerykańskim, nie możemy go używać. To przed wyjazdem do Stanów sprawdzić, czy wasze urządzenie jest zgodne z napięciem 110V, które jest w amerykańskim gniazdku. Także ja byłam w szoku, że w ogóle jest tyle różnic. W ogóle wszystko wygląda inaczej. Przejścia dla pieszych. No to też jest normalne, bo inny mhm. kraj. Inne włączniki do świateł. Nasz typowy dzień w Stanach kiedy mamy pracę jest taki że wstajemy mniej więcej o 7:30 i w sumie przygotowujemy się po prostu jemy śniadanie zwykle na śniadanie jemy albo overnight oats albo almond yogurt z z kwiatkami owsianymi, z orzechami, z jakimiś tam superfoodsami um, i bardzo dobre są owoce kupujemy Reese's Puffs też <laughs> kupujemy owoce, truskawki, tak, w ogóle kiwi. staramy się tak bardzo jeść bardzo zdrowo um, nawet licząc sobie jakbyśmy mieli kupować codziennie pizzę za dwa dolce bo mamy zniżki pracownicze mhm. i tak wychodzi drożej niż jak sobie gotujemy co dwa dni obiady do pracy tak. i właśnie staramy się jeść y, makarony ryże dużo owoców i warzyw staramy się jeść i właśnie, żeby nie wrócić po prostu grubasami, nie? Chodzimy sobie razem do pracy, bo w większości mamy pracę tak samo. Poprosiliśmy też o wspólne dni wolne, żebyśmy po prostu mogli je spędzać razem, więc idziemy zwykle razem do pracy. No i w sumie to, jak wygląda nasza praca, też opowiemy wam później. Ładnie. Bo będzie, będzie jakby osobny vlog o pracy jako lifeguard. Tak. Yy, a po pracy... Zwykle wracamy do domu, jesteśmy zmęczeni, praca się kończy około 18.30, coś takiego, więc wracamy zmęczeni. Wielkim plusem Mogisa właśnie jest to, że będą zatrudnieni, nieważne w jakim departamencie mamy wstęp do na wszystkie kolejki za darmo. Więc wszystkie rollercoastery, jakieś ekstremalne czy nieekstremalne karuzele, mamy wszystko w cenie i możemy za darmo codziennie chodzić. To jest duży plus, bo bo jakbyśmy mieli sami kupić ten bilet, to byśmy nigdy go nie kupili, bo kosztuje dużo super. Korzystamy z tego, tak co trzy dni mógłbym powiedzieć. No. Jeśli chodzi o nasze lunche, to przyjęliśmy taką sobie zasadę, że co dwa dni gotujemy na dwa dni takie jakby posiłki dla naszej dwójki. I pakujemy je sobie w pudełka i jemy podczas pracy, w naszej przerwie. W ciągu dnia, też po pracy, bardzo dużo też rozmawiamy z naszymi znajomymi, bo często mm. oni też robią sobie obiad albo kolację, więc zawsze z kimś, niekoniecznie z naszą tą parką jedną, tylko ogólnie z wszystkimi można porozmawiać, no, jak minął dzień, po uh -huh. o różnicach, o. Po prostu rozmawiamy z, z dużą ilością osób. I spędzamy dużo czasu ze sobą. Oj, se. Ale raz w tygodniu przynajmniej. Raz, dwa. Mamy taki dzień off. W takim dniu off na pewno jest czas na odpoczynek. Ja, na przykład, wczoraj miałam dużo UGC, a później jej ja tak zawsze chciałam to robić, mi się tak marzyło, i poszłam na plażę. Niestety, była sobota, więc byłam otoczona mnóstwem ludzi, którzy puszczali muzykę na plaży. Włożyłam sobie właśnie. Ręcznik, położyłam się, pisałam w dzienniku i czytałam książkę na plaży i po prostu to jest takie dream life, że po prostu mo mogę w każdym momencie iść sobie na plażę, położyć się. Na przykład w dniu off, taki jaki mamy dzisiaj, poszedłem rano biegać na plażę. Było to ciężkie, ponieważ wiatr przeszkadza, piasek jest mokry i się człowiek zapada, ale bardzo dobre doświadczenie. Korzystamy też z baggu. Wczoraj byliśmy, bo tak naprawdę pracując od rana do, do wieczora w bagu, nie mamy możliwości skorzystania z jego dobroci i ze wszystkich zjeżdżalni, a to też mamy za darmo. Więc jakby chcemy to wykorzystać w dniach, o, oh właśnie, i zjeżdżalnie są super. Maty, na których się zjeżdża, I ja w ogóle myślałam, że po prostu bym sobie hała na zjeżdżalni, na Macie wszystko spoko. Okazało się, że zjeżdżalnie idą także: jedziecie idziecie? Spadek? jedziecie, idziecie? Spadek. I jakby ja jestem bardzo lekka, mi się wydaje, więc ze mną po prostu rzuca. I ja po prostu... Człowiek się odrywa od ziemi dosłownie. Lecę w tym y, powietrzu, tak. a później ląduję na temacie dopiero. Także serdecznie was pozdrawiamy. Tak, i czekajcie na kolejny vlog nasz z różnych update'ów oraz życia jako lifeguard i pracy jako lifeguard. Pozdrawiam. Tak, trzymajcie się.